Morderstwo małżeństwa Jaroszewiczów wstrząsnęło całą Polskę na początku lat 90. To był szok, ponieważ czołowy przywódca polityczny, były premier Polski, a nawet PRL-u, zginął, został zamordowany. W okrutny sposób zginął on oraz jego żona. Całe małżeństwo było przez wiele godzin maltretowane, torturowane. Jakie są przyczyny tak naprawdę śmierci? Czy Jaroszewicz wiedział coś więcej? Czy miał jakieś dokumenty w domu, które mogły wskazywać na to, że doszłoby tutaj do informacji ośmieszających, do informacji, które mogłyby zacząć sceną polityczną albo sceną międzynarodową? Dzisiaj przedstawię szokujące informacje dotyczące małżeństwa Jaroszewiczów. Postaram się przeanalizować różne teorie, które powstały na przestrzeni lat, czy te teorie mają sens, czy też nie. Jednak na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, małżeństwo Jaroszewiczów zginęło w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1992 roku. Myślę, że jest to już bardzo ważna informacja, która powinna nam dawać dużo do myślenia. Zginęli w nocy z 31 sierpnia na 1 września, natomiast wiemy, co było w historii 1 września, z czym nam się tutaj kojarzy, a więc z wybuchem II wojny światowej, z 1 września 1939 roku. A dlaczego o tym mówię, to o tym powiem w dalszym części filmu, potem przedstawię wam dalszą teorię. Natomiast morderstwo to było bardzo okrutne. Małżeństwo Jaroszewiczów zginęło, było przez wiele godzin torturowane. Był to prawdziwy szok, tak? Przypomnę, że tutaj Piotr Jaroszewicz był premierem w latach 1970-1980. Było to szokujące, tak? Powstało wiele teorii na ten temat, czy to było zabójstwo na tle rabunkowym, czy to była zemsta kolegów z byłego ustroju. No dobra, w każdym razie tak. Zabójstwo małżeństwa Jaroszewiczów, zbrodnia, która miała miejsce w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1992 roku w warszawskim Aninie. Piotr Jaroszewicz był premierem w latach 1970-1980. Wcześniej natomiast między innymi nauczycielem, zastępcą dowódcy 1 Armii Ludowego Wojska Polskiego do spraw polityczno-wychowawczych, wiceministrem obrony narodowej, głównym kwatermistrzem Wojska Polskiego, wiceprzewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i wicepremierem, czyli był naprawdę bardzo, bardzo wysoko postawionym politykiem, tu szczególnie mówię dla młodego pokolenia, które może nie kojarzyć historii, nie pamiętać. Po nieoczekiwanym ustąpieniu ze stanowiska premiera w lutym 1980 roku pozostał w PZPR do 1981 roku, kiedy to został z tej partii usunięty. W stanie wojennym był internowany. Słuchajcie, do 1981 roku, kiedy to został z tej partii usunięty, w stanie wojennym był internowany. On był internowany w stanie wojennym, tak, by był działaczem opozycyjnym, nie? Z Solidarności. Chyba że był wtyką, tak, władz. Specjalnie go internowano do działaczy opozycji, do Solidarności, żeby wyciągnął od nich ciekawe informacje, tak? Że zobaczcie, jestem taki jak wy, jestem też Solidarności. No to jest dziwne, tak? Przywódca, polityk nagle po prostu zostaje przez kolegów internowany. Przepraszam. I teraz tak, zabójstwo. Piotr Jaroszewicz i jego żona Alicja Solska zostali zamordowani w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1992 roku w ich willi w Aninie przy ulicy Zorzy 18. Nie wiadomo, w jaki sposób włamywacze dostali się do domu Jaroszewiczów. Klucze mieli tylko oni i ich syn Jan. Nie posiadał ich nawet syn Piotra Jaroszewicza z pierwszego małżeństwa, Andrzej. Klucze mieli tylko oni i ich syn Jan. Nie posiadał ich nawet syn Piotra Jaroszewicza z pierwszego małżeństwa, Andrzej. Bo wiemy, że tutaj Piotr Jaroszewicz był dwukrotnie tak żonaty. No to jest w ogóle dziwna sprawa, tak? Jeden syn ma klucze, drugi syn nie ma kluczy do domu. Chyba że był pokłócony, no ale dobra. Po gości, z którymi terminy wizyt były wcześniej ustalane, wychodzili sami. Co więcej, Piotr Jaroszewicz zawsze, nawet siedząc w fotelu, miał przy sobie broń. Czy to jest normalne? Ja rozumiem, że można mieć pewną obawę o życie swoje,
Ale czy to jest normalne, żeby zawsze mieć przy sobie broń? Musiał się czegoś bać. Musiał jakąś wiedzieć, mieć jakąś wiedzę. Musiał dysponować jakimiś dokumentami, archiwami, jakimiś teczką, że się bał. Nawet najwięksi przestępcy, najgroźniejsi, tak? No, znaczy, nie mówię, że to był przestępcą, tak? Ale załóżmy, że byśmy odnieśli to do grup przestępczych, do mafii, to nawet najwięksi przestępcy cały czas nie chodzą z bronią przy sobie, tak? Przy pasku. Czyli jak jej to pokazuje, że on miał obawy, to musiał być naprawdę obawy może nawet międzynarodowe, tak? No i jeszcze raz tutaj zacytuję, co podaje Wikipedia. Po gości, z którymi terminy wizyt były wcześniej ustalane, wychodzili sami. Co więcej, Piotr Jaroszewicz zawsze, nawet siedząc w fotelu, miał przy sobie broń. No to już dla mnie jest dziwne. To już jest podejrzane. Już tutaj, bo potem mówi się, że policja tu wpadła na taki trop, na taki, natomiast tu już daje to znak zapytania, tak? Co wiedział Piotr Jaroszewicz? Jaki miał dostęp do dokumentów? Co takiego wiedział, że bał się, że chodził cały czas z bronią? Nie wiadomo też, w jaki sposób zabójcy poradzili sobie z groźnym psem Jaroszewicza. No to akurat to tam uważam, że to jest właśnie proste, tak? Psa zawsze można otruć, można go zastrzelić, czy ten... Oczywiście jest to niehumanitarne, ale z punktu widzenia przestępcy... Mordercy spędzili w domu Jaroszewiczu wiele godzin. Byłego premiera okruturowali, a ranem 1 września zadźgnęli ciupagą pasek na jego szyi. A ranem 1 września zadźgnęli ciupagą pasek na jego szyi. Czyli zginął 1 września. Nie zabili go 31 sierpnia, tylko 1 września. Czy nie jest to wymowa symboliczna? Alicję Solską początkowo związali i położyli w łazience, by nad ranem zabić ją strzałem w tył głowy ze sztucera jej męża. Ciała ofiar odnalazł 1 września około godziny 23 ich syn Jan, który przyszedł do rodziców zaniepokojony tym, że nie odbierają telefonu. W początku śledztwa założono motyw rabunkowy zbrodni, nie znajdowało to jednak pokrycia w rzeczywistości, nie splądrowano mieszkania, nie została skradziona biżuteria, kolekcja znaczków pocztowych czy książeczki czekowe. Bałagan mordercy zostawili jedynie w gabinecie Jaroszewicza. Szukali czegoś ważnego, jakichś dokumentów. Co by wskazywało na kradzież jakichś dokumentów? Jan Jaroszewicz stwierdził, że z domu zniknęły notatki ojca. No to jest takie błahe powiedzenie, notatki. Notatki to każdy może sporządzić. To musiały być jakieś dokumenty istotne i ważne. Ponadto prawa ręka byłego premiera nie była związana, być może w celu wskazania albo podpisania czegoś. Policja ustaliła, mimo że nie było żadnych śladów, które by na to wskazywały, że zabójcy do domu Jaroszewiczów dostali się przez okno na piętrze. W czynnościach na miejscu zdarzenia nie był przy nich obecny prokurator. Popełniono sporo uchybień, nie zabezpieczono śladów, nie zbadano zamka do drzwi domu, zabrudzeń na drzwiach i ościeżnicach willi. Zignorowano zeznania świadka, który powiedział, że widział, jak ranem 1 września z domu Jaroszewiczu wychodziła kobieta i dwóch mężczyzn. Proces. W 1994 roku rozpoczął się proces domniemanych sprawców Krzysztofa R., pseudonim Faszysta, Wacława K., pseudonim Niuniek, Jana K., pseudonim Krzaczek i Jana S., pseudonim Sztywny. Głównym dowodem w sprawie miało być zeznanie konkubiny Krzysztofa R., która zeznała, że on i Wacław K. planowali napad na Piotra Jaroszewicza. Proces zakończył się w roku 2000 prawomocnym uniewinnieniem oskarżonych. Ustalenia Rolińskiego. Jeszcze za życia Jaroszewicza dziennikarz Bohdan Roliński opublikował przeprowadzone z byłym premierem dwa wywiady rzeki. Z drugiego z nich wynikało, że Jaroszewicz rozmawiał z generałem Karolem Świerczewskim, który wyjawił mu, iż od generała Georgia Żukowa dowiedział się, że istnieje metoda matrioszek, to znaczy odpowiednio wyszkolonych radzieckich agentów, którzy pełnią funkcję sobowtórów ważnych polskich polityków. Co więcej, Jaroszewicz i Świerczewski mieli zidentyfikować kilka matrioszek, m.in. Józefa Światły i Bolesława Bieruta. Jaroszewicz sugerował, że śmierć Świerczewskiego mogła mieć związek z posiadaną przez niego na ten temat wiedzą. Informacją tym zaprzeczył syn Bieruta, Jan Chyliński, jak i większość historyków. Nie postąpił tak sowietolog Paweł Wieczorkiewicz, ale przyznał, że trudno je zweryfikować. To myślę, że to jest błędna hipoteza. Dobra.
I teraz tak, ustalenia Rostkowskiego. Tygodnik Wprost opublikował informację sugerującą, że śmierć Jaroszewicza ma związek z jego wiedzą na temat barokowego pałacu w Radomierzycach. Podobno do pałacu tego pod koniec II wojny światowej trafiły archiwa no coś tam niemieckiego w każdym razie, a w czerwcu 1945 roku mieli przejąć je Jaroszewicz i kilku innych oficerów. A w czerwcu 1945 roku mieli przejąć je Jaroszewicz i kilku innych oficerów. Przypomnę wam, że został zamordowany 1 września. No właśnie. Wkrótce potem archiwa zostały wywiezione do Związku Radzieckiego. Miały się w nich znajdować m.in. dokumenty dotyczące kolaboracji Francji z III Rzeszą lub akta Leona Bluma oraz rodziny Rothschildów. Między innymi dokumenty dotyczące rodziny Rothschildów, czyli tu jeszcze się pojawia ciekawy wątek. Tymi informacjami zasugerował się dokumentalista Jerzy Rostkowski, który uważa, iż podobne do siebie okoliczności śmierci Jaroszewicza, Tadeusza Stecia i Fonkiewicza mają związek z tymi archiwami. Dobra. Hipoteza Szymowskiego. Leszek Szymowski, dziennikarz tygodnika Angora, stwierdził, że powodem morderstwa było tak zwane archiwum Jaroszewicza, w którym znajdowały się kopie dokumentów obciążających Wojciecha Jaruzelskiego, Czesława Kiszczaka i innych polityków lat 50. Zbrodnia ta była częścią szerszego planu eliminacji wszystkich, którzy mogli zagrozić przebiegowi transformacji ustrojowej wyreżyserowanej przez generałów Kiszczaka i Jaruzelskiego. No to jest też ciekawa jakby hipoteza, tak? Leszek Szymowski, dziennikarz tygodnika Angora, stwierdził, że powodem morderstwa było tak zwane archiwum Jaroszewicza, w którym znajdowały się kopie dokumentów obciążających Wojciecha Jaruzelskiego, Czesława Kiszczaka i innych polityków lat 80. Zbrodnia ta była częścią szerszego planu eliminacji wszystkich, którzy mogli zagrozić przebiegowi transformacji ustrojowej wyreżyserowanej przez generałów Kiszczaka i Jaruzelskiego. Tylko ja powiem tak, gdyby tu rzeczywiście Jaroszewicz miał jakieś kwity, miał jakieś dokumenty na Kiszczaka, na Jaruzelskiego, no to na pewno po prostu oni też mieli jakieś kwity na Jaroszewicza, tak? Jaroszewicz by był w mniejszości, więc wątpię tutaj, żeby to była ta teza. Dobra. Jaroszewicz na pewno w domu miał jakieś dokumenty ważne, ale to nie było związane właśnie z politykami Związku Radzieckiego, PRL-u, tak? Z Jaruzelskim czy z Kiszczakiem, bo oni takie same mogli mieć dokumenty, mogli tak samo spreparować dokumenty na Jaroszewicza, żeby go po prostu tutaj zbłaźnić czy ośmieszyć w opinii publicznej. Poza tym to był już 92 rok po transformacji ustrojowej, tak? W 2005 roku w związku z możliwościami oferowanymi przez wprowadzony w 2001 roku automatyczny system identyfikacji daktyloskopijnej AFIS, od angielskiego dobra, zostało wznowione śledztwo w sprawie zabójstwa małżeństwa Jaroszewiczów. Pod koniec 2005 roku analitycy tzw. Archiwum X, sekcji zajmującej się wyjaśnianiem skomplikowanych spraw kryminalnych, odkryli, że z akt sprawy zabójstwa Jaroszewiczu zaginęły kluczowe dowody, to znaczy 3 folie ze śladami niezidentyfikowanych odcisków palców. Czyli tam były odciski palcy, które dzięki temu programowi komputerowemu można by było na podstawie tego programu komputerowego sprawdzić, kto to jest, bo wcześniej policja nie mogła przypisać ich, tak? Wiadomo, że policja, jeżeli zabrała tu odciski palców na miejscu zbrodni, może je porównać do tego, jakie ma po prostu odciski palców w swojej bazie. Jeśli nie ma tatemcy, jest to człowiek niewinny, który nigdy nie był rejestrowany, nie był notowany przez policję, to nie ma takiej osoby, tak? Odciski te zostały znalezione na miejscu zabójstwa, na ciupadze, okularach Jaroszewicza i drzwiach szafy znajdującej się w jego gabinecie i nie należały do Jaroszewiczów, ich rodzin, znajomych ani policjantów. Bo też tutaj warto powiedzieć, że na krótko po tym, po śmierci tutaj małżeństwa Jaroszewiczu, tam był po prostu harmider. Tam się zlecieli politycy, przywódcy, no kurczę, zobaczcie, to jest ten polityk, to jest ten znany przywódca i tak dalej. I tam się to zrobiło po prostu, wiecie, wydarzenie towarzyskie, wszyscy przylecieli, zaczęli zadeptywać te ślady, zresztą tutaj jest podana informacja, tak, że te czynności procesowe nie były prowadzone profesjonalnie, zadeptali część śladów. Nie udało się mimo dwuletnich poszukiwań odszukać tych folii. Znaleziono jedynie zdjęcie odcisków zebranych z ciupagi, jednak próba ustalenia, kto je na niej pozostawił mimo zastosowania AFIS-u, zakończyła się niepowodzeniem. W 2007 roku Biuro Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji postawiło tezę,
że zabójstwo Jaroszewiczów miało związek z archiwum hitlerowskim, którego część Jaroszewicz zatrzymał w Radomierzycach w 1945 roku jako pułkownik Ludowego Wojska Polskiego, gdzie dotarł wraz z Tadeuszem Stecem i generałem Jerzym Fonkowiczem. Według analityków policji dokumenty, które trafiły później do prywatnego archiwum Jaroszewicza, zawierały informacje kompromitujące polityków z różnych krajów. I to jest według mnie prawdziwy motyw zabójstwa małżeństwa Jaroszewiczów. To jest prawdziwy motyw zabójstwa. 14 marca 2018 roku na konferencji prasowej prokurator generalny Zbigniew Ziobro ogłosił, że w związku z zabójstwem zatrzymano trzech podejrzanych, z których dwóch przyznało się do winy i złożyło obszerne wyjaśnienia. Na sam koniec jeszcze raz zacytuję tutaj za Wikipedią prawdziwy powód śmierci Jaroszewicza, małżeństwa Jaroszewiczów. Na co też wskazują okoliczności jego morderstwa, że prawa ręka była wolna, nie była ona skneblowana, że nie zginęły żadne kosztowności, zginęły tylko dokumenty, zostały splądrowane tutaj szafki z dokumentami. W 2007 roku Biuro Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji postawiło tezę, że zabójstwo Jaroszewiczów miało związek z archiwum hitlerowskim, którego część Jaroszewicz zatrzymał w Radomierzycach w 1945 roku. Przypomnę, że zginął w nocy z 31 sierpnia na 1 września, dokładnie zginął 1 września, został zamordowany. Czy to jest przypadek? To się łączy. To była zemsta, pokazanie, tak, że pamiętamy jeszcze o tym, co miało miejsce w czasie II wojny światowej. Gdzie dotarł wraz z Tadeuszem Steciem i generałem Jerzym Fonkowiczem. Według analityków policji dokumenty, które trafiły później do prywatnego archiwum Jaroszewicza, zawierały informacje kompromitujące polityków z różnych krajów. Zawierały informacje kompromitujące polityków z różnych krajów. Moi drodzy, napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. To była prawdziwy powód morderstwa małżeństwa Jaroszewiczów. Kto to zrobił, kiedy, na czyje zlecenie, to już jest inna sprawa, ale to był powód morderstwa okrutnego byłego premiera PRL-u Jaroszewicza oraz jego małżonki, jego żony. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.